No właśnie, kim jest? Jest prezydentem Rzeczypospolitej. To wiem, ale ja pytam politycznie, kim jest Andrzej Duda. No zobaczymy, jaka będzie jaki zakres działań prezydent wybierze. Ja miałem nadzieję, że prezydent na przykład włączy się bardziej aktywnie w relacje między Polską a Unią Europejską po tej ostatniej ataku Timmermansa, który w sposób taki zupełnie jawny torpedował te działania, które prezydent podjął na rzecz przywrócenia pokoju społecznego w państwie i sterowności państwa. To był taki wyraźny akt, że widzieliśmy trzy koalicje. Pani premier Szydło wygłaszała kontrorędzie, pod Pałacem Prezydenckim KOD organizował demonstrację antyprezydencką na zasadzie, że atakując decyzje pozytywne, które prezydent podjął w stosunku do trzeciej ustawy wobec większości rządowej, a z Brukseli atakował wiceprzewodniczący Timmermans. Jak pan jeszcze raz zaatakuje nasz mikrofon, to będziemy mieli kłopot z fonią. Nie, no chyba czytelnikom, słuchaczom to chyba nie przeszkadza, tak mam wrażenie. Ale mam wrażenie, że jak im łupie w uszach, to może im trochę przeszkadzać. Dobrze, przepraszam. Bardzo prosimy. Natomiast wracając do tego, więc o czym pan mówi, kim jest dzisiaj Andrzej Duda i kim będzie? Bo pan mi mówi o tym, że była, że to rozmaite koalicje przeciwko niemu się formują. Dobrze. Jest prezydentem korygującym działania większości rządowej, sprawującym taki właśnie prezydencki, wynikający z prerogatyw prezydenta nadzór nad polityką władzy, na przykład w stosunku do zarządzania armią czy ustaw sądowych. Pan mi cytuje konstytucję, a ja pytam pana o to, jaki jest naprawdę, jaki jest będzie kierunek? Nie wiem, to ja pisałem o tym. Ja widzę cztery kierunki, w których może pójść prezydent, bo może stwierdzić, że może mieć nadzieję, że tak naprawdę jego mocne interwencje przywrócą współpracę z partią rządzącą, z rządem i tak dalej, że jego prerogatywy będą respektowane, może być arbitrem między liberalną opozycją a rządem, co ja zresztą prezydentowi uważam, że to byłby zły kierunek, dlatego że prezydent powinien raczej przypomnieć o tych zlekceważonych wyborcach prawicy i swoich wyborcach, którzy na niego głosowali, być głosem wszystkich 8 milionów Polaków, szanując pozostałych, ale być głosem tych 8 milionów Polaków, którzy głosowali na niego w drugiej turze i szczególnie tych 5, którzy głosowaliśmy w pierwszej. Może stwierdzić i może wreszcie stwierdzić na przykład, że koncentruje się na tej kadencji, dlatego że w tej sytuacji po prostu ma swoje kompetencje konstytucyjne, a to zaplecze, które miał, nie jest szczególnie kooperatywne. Dobrze, jak pan na to patrzy dzisiaj, to niech mi pan powie, Myślę, że sytuacja jest zupełnie... Obóz dobrej zmiany jest jeszcze jeden, czy już są dwa obozy, Sytuacja jest zupełnie otwarta. No, ja właśnie, problem polega na tym, że nie bardzo to można mówić o obozie, dlatego że jeżeli PiS potrzebował takiego wydarzenia propagandowego, to w Przysusze robił konferencję Zjednoczonej Prawicy. Potem 2 dni później pani premier mówiła o rządzie Prawa i Sprawiedliwości, jakby nie miała wicepremiera z innej partii, prawda? Więc mówię, tutaj nie bardzo można mówić... Powiedziałbym nawet. Nie wicepremiera, przepraszam. Tutaj nie bardzo można... Jest polityka PiSu, którą realizuje, rząd mówi, że realizuje. Ale obóz dobrej zmiany nie dotyczy tego teraz, czy mamy PiS i, nie wiem, partię Gowina i Ziobry. No więc mówię, czy w łonie dawnego PiSu nie nastąpił podział na obóz prezydencki i na ten skoncentrowany wokół Jarosława Kaczyńskiego i Beaty Szydło? No to obserwujcie państwo. Widzę decyzje prezydenta. No te, które podjął, mówię, zasługują na wsparcie. Te, których nie podjął, zasługują na zachętę. Ja uważam, że byłoby bardzo dobrze, gdyby prezydent bardziej twórczo i aktywnie włączył się w tą problematykę europejską obrony suwerenności, dlatego że te działania Komisji Europejskiej torpedują również jego działania na rzecz... Marek Jurek po raz kolejny w trakcie tej rozmowy ciepło wypowiada się o prezydencie. To powiedziałbym, to coś znaczy. Nie, a właśnie co znaczy?
z zasady zawsze szanowałem kompetencje każdego prezydenta. Nawet jak w 1996 roku musiałem napisać do prezydenta Kwaśniewskiego, że po aktach, które podjął, podpisując ustawy znoszące ochronę życia, faktycznie nie broniąc praw podstawowych Polaków, stracił podstawy moralne swojego urzędu, ale skoro go wykonuje, to zwracam mu uwagę na sprawy, które tam robili jego ludzie w mediach. Nawet ten list napisałem uprzejmie, a tym bardziej prezydentów, na których głosowałem. Pana kultury osobistej Kinderstube, bo to jest rzecz niedyskutowalna, tylko pytam o politykę. Mówię, że prezydent... Pan znajduje wiele ciepłych słów na prezydenta. Prezydent ma szansę zreintegrować, budować szerokie poparcie dla zmian w Polsce, dlatego że polityka takiego hazardu, polaryzowania opinii, że bardzo dużo ludzi popiera w tej chwili rząd przeciwko opozycji i tak dalej, gdy przyjdą wybory, może się okazać nieskuteczna. Pamiętajmy, że rząd objął władzę w warunkach bardzo dobrej koniunktury wyborczej, nie przekraczając progu 40%, a to dało te 51 czy 52% mandatów. To się drugi raz może nie powtórzyć, więc trzeba szukać poparcia Polaków. I dlatego politykę trzeba uzgadniać. Prezydent, kiedy występuje jako rzecznik Solidarności całego obozu, odchodzenia od tej polityki liberalnej, to bardzo dobrze. Ja powtórzę jeszcze raz, w moim przekonaniu weta prezydenckie, prezydent był rzecznikiem tych wszystkich liderów opinii prawicowej, którzy mówili, że tak naprawdę ich głos jest kompletnie ignorowany w tych zmianach sądowych, które zamiast budować silne, zakorzenione w społeczeństwie, oparte na nowym etosie sądownictwo, budują państwo kontrpartyjne w stosunku do tego, co mamy. Ja rozumiem, że może być taka logika, że na nic lepszego nas nie stać. Mhm. Że tylko państwo partyjne zbudowane przeciwko temu konglomeratowi pozostałości PRL-u i sterowania, właśnie tego partyjnego sterowania przez PO, tylko na to nas stać. Ale w moim przekonaniu powinno stać nas na więcej. To niech mi pan odpowie jeszcze Republikańska demokracja jest możliwa w Polsce i wzmocnienie opinii publicznej też jest możliwe. To niech pan jeszcze na koniec powie, kto wygra w konflikcie prezydent, minister obrony? Kompetencje są po stronie prezydenta, bieżące zarządzanie po stronie ministra. Jeżeli ten konflikt będzie trwał, to będzie to niezwykle destrukcyjne. Przede wszystkim dla armii. Ja bym bardzo zachęcał... Nie wygląda na to, żeby miał się zakończyć. Ktoś będzie musiał ustąpić. Bardzo zachęcałbym ministra do respektowania kompetencji prezydenta. To jest bardzo proste. W gruncie rzeczy prezydent tylko oczekiwał, że szczególnie kwestie tego właśnie bieżącego zarządzania, nominacji i tak dalej, że jego kompetencje będą szanowane jako zwierzchnika sił zbrojnych. I do tego bym ministra zachęcał. Jeżeli ten konflikt będzie trwał, to będzie niezwykle destrukcyjny, dlatego że najbardziej waleczny minister nie zmieni konstytucyjnych kompetencji prezydenta, a widać, że prezydent z nich nie zrezygnuje bardzo dobrze. I widać również, że Antoni Macierewicz jest ministrem walecznym. To wiadomo od zawsze. W takim razie w walecznym nastroju żegnamy się z państwem. Dziękuję serdecznie za wizytę w studiu. Kłaniam się.